Witajcie wszyscy, tu Gamers Den. Jak widzicie, gwint. No i w gwincie męczymy się dalej deckiem na potwory. Zobaczymy, jak to pójdzie. To był bodaj ten dokładnie. No i sprawdźmy. Czytałem wasze uwagi, no i wiem, że tam w jednym meczu pociągnąłem za długo w drugiej rundzie. Pewnie mogłem wcześniej skończyć z przewagą karty albo coś takiego. No ale to właśnie było takie testowe trochę meczy, bo nie grałem tym deckiem wcześniej za bardzo i chciałem sprawdzić, jak to pójdzie. Miałem w sumie dość mocne karty na trzecią rundę z dużym tempem i chciałem zobaczyć, jak pójdzie. Myślę, że tak szczerze mówiąc, prawdopodobnie większość decków już bym przynajmniej w tej pierwszej partii pokonał, w drugiej akurat nie, znaczy tak mi się trafiło, że miałem przeciwnika z potworami, który miał akurat nie, jeszcze wyższe tempo niż ja w ostatniej rundzie i to mnie załatwiło, ale tak naprawdę dla zdrajców karty były całkiem dobre i dużo punktów się zrobiło, więc w sumie plan był dobry, tylko że no niestety przeciwnik był troszkę lepszy po prostu, no i tyle, miał lepsze karty. Lepszego finishera. Dobra. Co my tu mamy? Chyba wszystko ok. Nie wiem. No dobra, no możemy tak grać, no. Sierżant Nauzyka, dobra. No to my teraz Larwunie. Standardowe rozpoczęcie. Larwunią, żeby się boostowała jak najszybciej. Pokrzepieniem. Wiedźmin Szkoły Żmij, a to jest wnerwiające. To jest nasza szansa. No, Kikimura to jeszcze spoko. Nie było tak źle, ale pewnie będzie miał ich więcej. No to teraz zrobimy chyba drugą standardową rzecz, czyli sobie weźmiemy takiego typka i tak. O. Matahuri. To mi wyciągnie, nie wiem, Kikimura już wyleciała, nie wiem co teraz. A, ten mieciok. Driaga Wojownik, też dobre. Tylko nie wiem czy na tą rundę, ale może i dobre. Teraz sobie wystawimy Kikimorę. A, nie mamy tego. Nie mamy Igerna. I to powinienem sobie przemaliganować te karty na początku, żeby Igerna gdzieś wyciągnąć jak najszybciej. No chyba, że mi go wywali Wiedźminem Szkoły Żmij na Grave'a. Leto nas poprowadzi. O, Sirocco Skorat mi wywalił. Też nieźle. A nie mam chyba żadnego oczyszczenia, więc jak on będzie chciał Damianem na przykład sobie uaktywnić drugi raz zdolność przywódcy, a będzie miał obrońcę, to raczej może być ciężko. Chyba, że po prostu krwawą miazgą obrońcę się uda załatwić. Dobra, nieistotne. W każdym bądź razie tak, co robimy dalej? Dalej robimy na pewno tak, z Kikimorą robimy taki myk. Z tą panią robimy taki. Okej. Będzie wasz mość zadowolony. No, sierżancik następny. Sege na Tuwen!
Okej. No dobra, to spróbujmy tą Endriagę jednak. Tak zrobimy. Okej. Przewaga jest. Ja mam 6 i on ma 6, tak? Dobra. No z tego co mam w ręce, to nie wiem czy chciałbym jeszcze coś tak bardzo poświęcać. Ja, każdy gracz dobiera jednostkę. Pomogę, o ile będę potrafił. Po dwóch turach powiadasz. Czyli już teraz po jednej. No to nie, to ja sobie zakończę teraz. Stratę jednej karty. Mamy tyle samo punktów. Przy stracie jednej karty on chyba nie będzie chciał spasować po prostu. Raczej sobie coś jeszcze dorzuci. No dobrze. Czy ta Endriaga mi będzie potrzebna? No, a może wymieńmy. Naglfar to już lepiej. Bo nim zawsze może się uda wyciągnąć jednak tego Igerna. Kurde no. Może ten dobór naturalny wymienimy. No, ujdzie w tłumie. Jakie mamy złote karty w ogóle? Mamy Igerna, mamy Szepciuchę, mamy Triss i mamy Adde Strzygę oraz Imlerita. Tego, co mam do powiedzenia. No, Triss już nie mamy, to już się troszkę zmieniło. Dobrze. No to ja sobie standardowo zacznę. No on chyba teraz spasuje, no bo co? Nie będzie ryzykował straty dwóch kart w ostatniej rundzie raczej. Chociaż, chyba że jest taki pewny, że po prostu wygra drugą rundę i będzie grał dalej. A, gra dalej, widzę. Ciekawy wybór. No, jest Szepciucha, weszła bez efektu, niestety. A, i wie jeszcze, jaką mam następną jednostkę, więc pewnie to będzie Iger, znaleźliście. A nie, następna karta to jest. A tutaj podglądał tylko... Nie, trzy wierzchnie karty też, no. No okej. Okay. No to tą kantarelę tak trochę w sumie nie bardzo, bo... Zarobił raptem chyba tylko ile? 1 czy 2 punkty na tej kantareli. Jak na kartę za tyle prowizji to nie za dużo. Dobra, to spróbujemy tego Naglfara i zobaczymy co wyciągnie. Jest Igernik, dobra. Skoro się zdecydował grać, to teraz trzeba go po prostu przebijać, ile wlezie. Wilgefortzem go rozwali, proszę bardzo. Mylisz niebo z gwiazdami odbitymi nocą. No, niestety Imler wszedł, nic nie robiąc. No ale sobie zrzucimy Goliata jeszcze.
Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. Tak sobie to wymyślił. No to tak. No teraz jak będzie miał obrońcę, no to Kalifa wszyscy. No dobra. Jedziemy z koksem. Przewinął mi wszystko praktycznie, ale trzy karty mi zostały. Czyli generalnie rzeczywiście będę miał przewagę kart w ostatniej rundzie. Nie udało mi się przewinąć za dużo. Zresztą generalnie wszystko, co mam do dyspozycji, więc nic już raczej nie powymieniam. Dobrze, czyli ja muszę od czegoś zacząć. No to zaczniemy sobie od północnicy, proszę bardzo. O, tego gościa już dawno nie widziałem. A no tak, zapomniałem o tym, że on teraz może używać kart, które mu dają generalnie wyzywanie innych jednostek stali na przykład, albo coś w tym stylu, albo dobieranie karty. A ja już dobrać karty nie mogę, więc pod tym względem ma przewagę. No to nic, na razie polecimy tak. No i jest Damian. No to... Będę bronił księżnej do ostatniego tchu. No i mamy lipę, bo Damiena nie mamy czym załatwić w tym momencie. Zadajemy 4 punkty damage'a maksymalnie. No i on sobie tego Icha Quaraxa jeszcze raz wyciągnie. No to jest więcej niż pewne. No lipa, no nic nie zrobię. Musiałbym wcześniej sobie zagrać Ozrela na przykład, to wtedy bym mógł go załatwić krwawą miazgą, a tak to niestety nie mogę. Okej, trudno. Musimy to jakoś przełknąć. Ale możemy mu załatwić Icha Quaraxa w sumie. Nie, też nie. No możemy. Okej. No, cofnął sobie Damiena jeszcze raz, dobra. Ale zagra go z powrotem, czy... Nie. Zagra Tibora. No właśnie. Tibora też może bezpiecznie zagrać, bo ja już nie mam nic na ręce, w talii znaczy. Więc nic się nie dzieje, a Damian już ma teraz 7 punktów. Czujność jest cnotą. I dalej nic na to nie poradzę. Zróbmy sobie Ozrela. Siewca zarazy.
No i teraz tak, jeśli ja mu rozwalę Damiena, to on sobie cofnie siewce zarazy. Jak mu rozwalę siewce zarazy, to sobie cofnie prawdopodobnie Damiena. Generalnie któregoś by mu trzeba było rozwalić, a Ozreal i tak trzeźnie wtedy. Więc będzie lipa lekka. Dobra, spróbujmy jednak tak po prostu. Co teraz? No jest truciciel. Coś na ząb? Na Ozreala, no właśnie. I jeszcze raz truciciel i Ozreal poszedł w truciciel. Czy to jad? No dobra, trudno się mówi. W takim układzie... Ma jeszcze dwie karty. Zagrajmy na razie rozdarcie. Zobaczymy, co zrobi. Mówca. Czy Adda Strzyga poszła w pierony? Od zapachu aż kręci się w głowie. Dobra, raczej już żadnego wielkiego boosta tam mieć nie będzie, więc sobie zarodniki puścimy, nie wiem, na tego. To jest trudno. Chodzi o to, żeby mieć jednego więcej trutnia, wiadomo. Ma teraz ostatnią kartę. No i to jest siewca. Z tym już nic nie zrobi, poza tym, że mi da te statusy, ale to się tam nic nie dzieje. Poza tym ja mogę teraz w sumie zużyć żagnicę i tego siewcę, znaczy tą krowę też rozwali, nie? Więc nie będzie tak źle. To jest 28. Kto cię nauczył tam walczyć? No i tak. I udało się jednak wygrać. Także może się to dało jakoś lepiej rozegrać, ale generalnie no tego Damiena mogłem tam ewentualnie wcześniej troszeczkę. No tylko też pytanie, jakbym Ozreala wyciągnął wcześniej, tak żebym krwawą miazgą mógł zadawać więcej damage'y. To pytanie, czy on by wcześniej po prostu mi go nie zatruł czymś. Raczej tak. No ale dobra. Jedną rundę się udało wygrać, to teraz spróbujmy jeszcze raz. To twój zły dzień. Mamy z Falbloda zdolność. Czyli self damage. No dobra. O, Sirocco Skorath. Nie wiem, czy na self-damage'ach ono jest takie wartościowe, bo tam chyba się aż tak jednostki nie boostują. Nie pamiętam już, jak to działało do końca, ale chyba nie. A no, ma tego niedźwiedzia, nie? Za 12. I może sobie go tam zboostować jeszcze. No, zobaczymy. Krucza matka, no też jest dobrym celem na Sirocco. A, jest płotka. No to prawie, jeśli jeszcze zobaczę pieska wychodzącego z talii, to już będę prawie pewny, że ma tego gościa, który zamienia talię z graveyardem. No, krucza matka jest, ale no to są tak naprawdę 4 punkty, których się pozbędę w późniejszych rundach.
A są cele, które są większe niż 4 punkty, więc myślę, że to Sirocco i tak jeszcze zachowam mimo wszystko. Niedźwiadek, dobrze. Poszło. Okej. Ja sobie tak. W pierwszej rundzie ma za wysokie tempo, więc raczej chyba tego już nie wygramy. Ale Kikimera. Spokój. 20 punktów przewagi. 6 kart, ja wiem. Można się pokusić jeszcze. Na razie zrobimy sobie tak. Adrenalinka. No już nie jest tak źle, tylko 9 punktów. Wojtek, zostaw! Pytanie, czy teraz spasuje, czy nie spasuje. Tak czy siak, jeśli... No właśnie, poleciał dalej Morgwargiem. Kolejny brak, kolejny trup! No to teraz już mi się za bardzo nie opłaca tego ciągnąć dalej, więc... Lajtujemy się. Morgwarg spoko, z tym, że no, na pewno ma jakieś alchemię w ręce, skoro ma kluczą matkę, więc prawdopodobnie tego Morgwarga... Chociaż Morgwarga... Co? No błogosławieństwem jak go wyciągnie, to i tak on zdolności rozmieszczenia nie odpali, więc raczej nie ma szansy już Morgwarga zagrać w następnej rundzie, tak żeby coś to dało. Dobra, no nie mamy standardowo Igerna. Na Dry Passa mamy Północnicę. Na Dry Pass prawdopodobnie poleci. Dobra, zagrajmy tak. Utah. To jest też dobre. I co? Nikt więcej nie odważy się ze mną zmierzyć? Utah jest też ok, bo Utah jak sobie skurczybyk wrzuci do Grave'a, to ja ją mogę wyciągnąć stamtąd. Ozrelem. No z tym, że w tym momencie akurat nie wiem co zagrać za bardzo. Najfajniej byłoby go przebić, więc spróbujemy Triss. Zrobię co w mojej mocy. O, no i da radę. Aha, tylko że on prawdopodobnie będzie miał tam takie ustrojstwo, co uzdrawia i boostuje o tyle, ile się uzdrowiło. Chyba, że nie. Chyba, że po prostu zależało mu na tym, żeby Jutę wrzucić do Grave'a, bo potem ma Heimdala, czy tam, nie pamiętam jak się nazywa ta jednostka, która zadaje tyle damage'y, ile wyciągnięty z Grave'a sojusznik ma siły. No, to jest akurat spoko, teraz Północnica. Jest przebity dalej. Później możemy Imlerita i to będzie dość wysokie tempo. Nie podobasz mu się. Było takie se zagranie, powiedzmy.
pociąg z gigaskorpioma i krucza matka wchodzi, ale to i tak jest jeszcze za mało. Teraz mogę mu zadać 7 damage tym, albo wywalić mu kruczą matkę tym. Jedno i drugie będzie lekkim marnotrawstwem, no, ale powiedzmy, że zagrajmy tak. Kto cię nauczył tak walczyć? No i spasował, dobra. No to ja też. Mam przewagę jednej karty, czyli nawet zaczynając trzecią rundę i tak będziemy mieli ostatnie słowo. Jest Naglfar. Resecik. Nie wiem, czy resecik mi się przyda. Może na razie nie. Endriaga. Może na razie nie. No, rozdarcie też chyba nie bardzo. No ale skoro już przyszło, to trzeba grać. Nie mamy Igerna, ale on ma Jutę w grejwie, więc możemy tą Jutę wyciągnąć. To jest 12 punktów zamiast 13, ale to jakoś sobie damy radę. I przy okazji zablokujemy mu tą możliwość zagrania komba z graveyardem. Więc może tak zróbmy od razu. No. Może tak zróbmy od razu. Ozrel na pierwszy rząd. Jest. Morgwarga już się pozbył. Co on tam może mieć? Jakiś reset może mieć, albo coś w stylu Sirocco, czy coś takiego, ale nie wiem, czy będzie miał coś takiego w tym deku. Zobaczymy. Teraz tak, Szepciucha mi wyciąga złotą kartę, znaczy organiczną kartę. Może to być pasożyt. Tak, żebyśmy mieli pod Naglfara wtedy do wyboru już tylko zostanie Goliat lub Igern. Jestem gotowa. Nasze tarcze są murem! No dobra, no zrobił trochę punktów, nie powiem, ale to akurat niedobrze dla rozdarcia jest. To teraz sobie zarzucimy właśnie Szepciuchę. Tak, no, zagrajmy Szepciuchę. Najlepszą i ostatnią. Pasożyt. No to chyba, żebyśmy pasożyta zagrali na siebie. No, to tam. Jest 22, ok. Polecę tym Naglfarem teraz, bo Igern będzie miał przynajmniej jeszcze ze 3 punkty pancerza, bez tego to słabo, chyba żeby w ogóle polecieć Goliatem. Nie, Igernem chyba jednak. Pewnie będzie miał jeszcze jakąś alchemię. W sumie maligną mógłby mi załatwić teraz tego Igerna razem z Szepciuchą trochę. Różne cuda jeszcze może mieć. Nawet grzybki by załatwił Igerna teraz. To jest troszkę nieciekawe go zagrywać w ostatniej rundzie, jak się ma mało kart. Może lepszy byłby Goliat rzeczywiście. Dłużej by wytrzymał pewnie. No, widzę, że ma jakąś zagwozdkę. Nie wiem, co on tam. A, no jeszcze ma 4 ładunki niedźwiedziego rytuału, to trzeba pamiętać. No, teraz sobie zamieni karty stalią. Morgwarg mu wyjdzie, ale krucza matka mu z kolei wlezie do talii. Tutaj jeszcze ma chłopcze. Tak, ma spoko zagranie. Sobie zrobię tak.
Błogosławieństwo. Niech bogini chroni cię od złego. Wilka. No to wiedziałem, że coś takiego może być, ale to mamy Sirocco na niego. Mamy ostatnie słowo, więc Sirocco będzie naszym ostatnim słowem, mi się wydaje. A tymczasem rój krabopająków wchodzi. No i mamy 20 punktów przewagi, on ma jedną kartę i jeden punkt zdolności przywódcy, więc chyba to mamy. Morgwark mi rozwali oczywiście Ozrela. Albo Żagnicę, no w sumie Żagnicę chyba lepiej, nie? Nie brać jej to za mordej! Bolało, ale... Ale wystarczy mi raczej tych punktów, żeby go pokonać. Dokładnie. Wystarczyło. Więc mamy dzisiaj dwa zwycięstwa dla odmiany. No i to tu zaczyna wyglądać już jakoś. To fajnie, to fajnie. O, już utknęliśmy praktycznie na końcówce 90 poziomu podróży. Teraz zbieram sobie na drzewko Kirymec, to sezonowe, więc na razie tych punktów nie wydam, bo jestem zablokowany w tym miejscu. Muszę skończyć 3-dzienne zadania, żeby polecieć dalej. I tutaj mam jeszcze niedokończone karty zaklęć. Mam taki specjalny deck z Keligę na zaklęcia, którym gram sobie w sezonówce. Nawet całkiem nieźle nim idzie, tak szczerze mówiąc. Nawet grałem w rankingu nim raz i też wygrałem. Ciekawe. To taki szybki deczek na kolanie zrobiony. No ale jest tam trochę zaklęć właśnie. Głównie chodzi o to, żeby te zaklęcia używać, ale też nie tak, żeby znowu przegrać. Jakaś tam myśl przewodnia w tym deku jest. I generalnie nawet, to myślę, że jeszcze jedna partia w sezonówce i te zaklęcia mi się uda, to się to odblokuje. Chociaż to już w sumie jest jakby niepotrzebne, poza tym, że chcę odblokować wszystkie te punkty drzewka. No i potem zostanie mi no to ustrojstwo, te zadania dzienne i jak to się odblokuje, no to polecimy kawałek dalej. Może odblokuję z raz, 3, 5, 7, 8, 11 punktów mi jest potrzebne, żeby odblokować ten ostatni pucharek już w tym, czyli karty specjalne w liczbie 25, to akurat nie się samo zrobi bez problemu, a potem się odblokowuje całą resztę. Ale na razie stoimy z drzewkiem. Dopóki nie wykonam 3 dziennych zadań, a dzienne zadanie chyba już zaraz przede mną, bo zagraj karty specjalne w liczbie 60, to będzie chwila, moment, no i akurat nie potworami wygrać, a ukończę standardowy przebieg na arenie. Na arenie nie będę grał, więc wymianka poproszę. Wygraj Królestwami Północy, no to też do zrobienia. Okej, tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Wczoraj było trochę gorzej, dzisiaj trochę lepiej. Mam nadzieję, że już tak zostanie teraz i tendencja będzie wzrostowa. Dzięki i na razie. Do zobaczenia.